Czego uczy mnie Biblia w 39 rozdziale? Józef w Egipcie, Pierwsza Księga Mojżeszowa, 39 rozdział, pokazuje nam relację przedsięwzięć człowieka a planu Bożego. Czytając te interesujące rozdziały Księgi Bożej, stwierdzimy godny podziwu splot okoliczności. I wydarzeń wywołanych przez zrządzenie Boga, z których wszystkie zmierzały do jednego wzniosłego celu wywyższenia człowieka, który został wrzucony do studni. Wydarzenia te wywiodły jednocześnie na światło całe mnóstwo pobocznych rzeczy. I aby były ujawnione myśli wielu serc, jak mówi Ewangelia według Łukasza, drugi rozdział 35 werset. Jedno jest pewne. Józef miał zostać wywyższony. Przywołał głód na ziemię i pozbawił wszystkich zasobów chleba. Wysłał przed nimi męża Józefa sprzedanego w niewolę. Nogi jego skrępowano pętami. Dostał się w żelazne kajdany, aż do czasu, gdy się spełniło słowo jego i wyrok pana go uniewinnił. Posłał król mężów i uwolnił go. Władca ludu wypuścił go na wolność. Ustanowił go panem domu swego i włodarzem całego mienia swego, aby szkolił książąt jego według swego uznania i nauczał mądrości starszych jego. Księga Psalmów, Psalm 105, wersety od 16 do 22. Zauważ, że wszystko kręciło się wokół osoby, którą odrzucili ludzie i zmierzało do jej wywyższenia. Ponadto kolejne wydarzenia miały uświadomić ludziom ich grzech, którym splamili się przez odrzucenie wybranka Bożego. W jakże godny podziwu sposób. Wszystko to wypełniło się do ostatka. Okoliczności nieważne i ważne, korzystne i niekorzystne musiały współdziałać ku ostatecznemu wypełnieniu zamysłów Boga. W rozdziale 39 pierwszej księgi Mojżeszowej szatan posłużył się żoną Potyfara, by wtrącić Józefa do więzienia. A w rozdziale 40 wykorzystał niewdzięczność i niedbałość podczaszego, by zatrzymać swą ofiarę w więzieniu, wszystko na próżno. Bóg stał poza kulisami i trzymał wszystkie nici w swej dłoni. We właściwym czasie jego wybranek musiał stanąć na scenie, zwracając na siebie wzrok wszystkich. Bóg stoi ponad wszystkimi okolicznościami. Może posłużyć się czym tylko chce, do wypełnienia swych niezgłębionych zamiarów. Jakże szczęśliwi jesteśmy, gdy we wszystkich rzeczach możemy dostrzegać i śledzić rozwój zamysłów naszego Ojca. Jakże pokrzepiającą jest pewność, że On, jako nieograniczony władca, dysponuje wszelkimi narzędziami, i że aniołowie, ludzie i diabeł stoją pod jego władzą i zgodnie z jego podobaniem, chcąc, nie chcąc, muszą służyć do wypełnienia jego zamysłów. Powtórzę to, gdyż to jest bardzo ważne. Jakże pokrzepiającą jest pewność, że on, Bóg, jako nieograniczony władca, dysponuje wszelkimi narzędziami i że aniołowie oraz ludzie i diabeł stoją pod jego Bożą władzą, i zgodnie z Jego Bożą Władzą i z Jego Bożym Upodobaniem, chcąc nie chcąc, muszą służyć do wypełnienia Jego zamysłów. To wszystko dostrzegamy wyraźnie w kolejnych rozdziałach pierwszej księgi mojżeszowej. Bóg ingeruje w prywatne życie pogańskiego dostojnika, nawiedza dom pogańskiego króla, miejsce jego spoczynku i wykorzystuje jego sny do urzeczywistnienia swych planów. Zauważamy, że nie tylko pojedyncze osoby i ich okoliczności służą osiągnięciu Bożych celów, lecz również Egipt i otaczające go kraje muszą na Boże, jego wezwanie, zjawić się na scenie. Cała Ziemia staje się pod ręką Bożą areną, na której oglądana jest chwała i wielkość. Poświęconego wśród braci swoich. Takimi są drogi Boże, a oglądanie cudownych dzieł Niebiańskiego Ojca to dla wierzącego jedno z najpiękniejszych przeżyć. W jakże zadziwiający sposób zrządzenie Boże przebija się przez wszystkie etapy życia Józefa. Spójrzmy, chodźmy na więzienie. Widzimy tam skutego łańcuchami mężczyznę oskarżonego o poważne przestępstwo wzgardzonego i wyrzuconego poza margines społeczeństwa. I to właśnie ten mąż z dnia na dzień zostaje powołany na najwyższe stanowisko w Egipcie. Któż mógłby zaprzeczyć, że była w tym ręka Boga?